Zaczniemy od barda, może, dlatego że na bardzie za dużo się nie zmieniło. Szczerze mówiąc, na bardzie tak naprawdę to, co już było napisane, o czym robiłem chyba 2 dni temu filmik, zostawili nam tylko jeden instrument. Tym instrumentem jest harfa w tym momencie. Natomiast harfa działa dokładnie tak jak lutnia. Czyli ta jedna osoba mi w ogóle w komentarzach pisała, że źle rozumiem tą zmianę, bo że teraz właśnie harfa będzie działać jak lutnia. I faktycznie ten ziomek miał rację. Teraz po prostu harfa jest... No lutnią, nie? Co tutaj się zmieniło, jeżeli chodzi o pasywkę? Przede wszystkim nie mamy dopisku, że bard jak walnie kryta, to nie można go zablokować albo uniknąć, więc teraz już to będzie można, czyli już na barda niestety nawet na ciosy krytyczne będą działać bloki, uniki i tak dalej. Co akurat jest słabe, bo myślę, że mnie to będzie wkurwiać, bo ja zawsze na przykład w Magusiu lubię to, że nie ma żadnych uników ani nic takiego. Siemanko zmyślony. No, a teraz można kryty, tak jak jurist napisał, albo napisała, nie wiem. Teraz będzie można krytów unikać i blokować. Więc to jest pierwsza zmiana, ale jeżeli chodzi tutaj o jakieś przeliczniki tej pasywki, to z tego co widziałem nic się nie zmieniło, obrażenia też się nic nie zmieniły. W ogóle może nie być słychać dźwięku z gry dzisiaj, no ale nie chce mi się tego ustalać. W sensie na nagraniu. A i w ogóle do osób z YouTube'a, możecie napisać siema YouTube. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tych zmianach, jak już wszystko tutaj omówimy, bo też ja mam przesłać feedback od siebie i od was, tak jakby. Poprosili mnie, żeby, wiecie, jakiś tam feedback, coś tam tego z tej bety, więc piszcie w komentarzach, ja to sobie poprzeglądam i na tej podstawie coś tam im wysmaruję, jak się beta skończy. Beta ma w ogóle chyba przez 4 dni trwać, jak się nie mylę. No i tyle, nie? Tu jeżeli chodzi o pasywkę, to tak naprawdę no i tak się korzystało tylko z lutni, więc tak naprawdę tylko te kryty, że teraz można unikać i blokować, to się zmieniło. Natomiast druga sprawa, przeliczniki na HP się nie zmieniły, ale zmienił się armor. Armor zmienił się, że teraz mamy maksa 50%, a wcześniej było chyba 25%, jak się nie mylę. Także no bard znowu dostał sporo pancerza. Kosztem tego, że no można tych ciosów unikać tak jakby. Co o tym myślę, nie wiem. Wydaje mi się, że te 4 dni nawet na tych grzybach i tak dalej to nie będzie dobry czas, żeby to przetestować. Ale szczerze to nie widzę tu jakichś gigantycznych nerfów. Zwłaszcza, że ten pancerz zwiększyli. No, więc to takie główne dwie zmiany. Ten pancerz i to co powiedziałem. No i tyle. Bard jest dość prosty do omówienia, no bo nic tutaj się nie zmieniło. Mamy wszystko po angielsku, ale no mówię, tu jakichś większych zmian nie ma. Natomiast jeszcze mogę pokazać jednego screenka ciekawego. O, pyk. To jest z tawerny Discordowej i tu tak naprawdę mamy zmiany. Czyli no, 2 pozostałe instrumenty usunięte. Teraz harfa jest lutnią, pancerz zwiększony do 50% z 20... z 25, nie musisz, proboszcz, tłumaczyć. Armor jest pomnożony tak jakby razy 2. W sumie tego nie widziałem, jest to tu gdzieś napisane? A jest, bez kitu, dobra, to nie zauważyłem tego. Armor jest razy 2, okej. To nie muszą robić tego dodatkowego armora, co ma paladyn na przykład. Tylko po prostu go pomnożyli razy 2, żeby wyszło 50%. No i krytyczne ciosy teraz mogą być unikane czy tam blokowane. Natomiast jeszcze jest pytanie, do tego potrzeba więcej czasu. To są na razie takie zmiany na pierwszy rzut oka. Czy bard dalej nie ignoruje pancerza, nie? W sensie, czy ignoruje, czy nie ignoruje, to jest pytanie. I tak naprawdę no to będzie taką kluczową, myślę, że zmianą, ale tego jeszcze nie wiadomo, jak jest zresztą napisane. Także no zobaczymy, jak tam dłużej ludzie potestują, że tak powiem. Dobra, no i teraz mamy druida. Druid, powiem wam, że dość fajny. Może wam od razu pokażę, jak to w walce się prezentuje, bo bard tak naprawdę, jeżeli chodzi o walki, za bardzo się nie zmienił. Wszystko wygląda tak samo, animacje i tak dalej. Ale zobaczcie, jak wygląda bard w walce, zanim tu przyjdziemy. Zobaczcie, teraz wykonał atak orła, teraz uniknął, przybrał maskę niedźwiedzia,
i teraz pokrycie znowu przybrał tak jakby tą zwykłą maskę. To jest takie dynamiczne. To mi się akurat podoba. Ta maska jest teraz taka połączona i ona tak jakby z automatu się zmienia. Po uniku jest niedźwiedź. Jak teraz będzie kryt na niedźwiedziu, to z powrotem zwykła. Teraz unik i zobaczcie, znowu niedźwiedź. I ten niedźwiedź będzie do następnego kryta. Także... powiem wam, że tak, wydaje się to mocne, ale nie wiem, czy takie jest jeszcze. Mówię, tu są suche fakty, że tak powiem. Jeszcze nie wiadomo, jak to się będzie w praktyce sprawować. Ale ciekawy jestem, szczerze mówiąc. Dlatego mamy taką właśnie połączoną maskę tygrysa oraz niedźwiedzia. Także tak to wygląda w walce. Przelicznik z tego, co widzę, na HP mam razy 5 i to jest stałe, no bo teraz już masek nie zmieniamy, więc HP nam się nie zmienia w zależności od maski. Tu mamy 40% pancerza maksymalnie. No i dobra, i może zamiast tutaj to wam po prostu pokażę takiego samego screena, którego mam też odnośnie druida. No i tak się prezentują zmiany. Teraz już automatycznie się wybierają maski. Jeżeli jesteśmy na zwykłej postaci bez żadnej maski, że tak powiem, tego druida, to mamy 35% szans na unik. No i tak jak powiedziałem, po tym uniku zakłada się maska niedźwiedzia. Chciałem powiedzieć wojownika, bo kiedyś tak to było. No i po uderzeniu ciosu krytycznego z powrotem wraca do zwykłej formy druida. Teraz tak, jeżeli jesteśmy w tej złości, że tak powiem, czyli szansa na w sensie jak mamy tą maskę niedźwiedzia, to maksymalna szansa na kryta jest zwiększona do 75%. No i obrażenia krytyczne są zwiększone tak jakby o 200%. Chyba to dobrze rozumiem, nie wiem. Jak coś źle powiem, to mnie poprawcie, to się potem potnie najwyżej. Ale no, tak to wygląda. Jeżeli nie jesteśmy tak jakby w masce niedźwiedzia, to mamy 25% na ten atak pikujący, czyli na tą maskę orła. No i z każdym atakiem pikującym szansa na to jest 5% większa. Maksymalnie może być 100%. Obrażenia do ataku pikującego 100%. Maksymalny pancerz jest 40% cały czas. Mnożnik HP razy 5, to powiedziałem. No i taki mnożnik jakby obrażeń, taki ogólny, jest razy 0,33. I tyle. Tyle jeżeli chodzi stricte o zmiany, jakie mamy na becie. Oczywiście przypominam, że to jest beta, więc nie wiadomo, czy takie zmiany faktycznie wejdą do gry, siemanko Spliff. Aczkolwiek, no, odpaliłbym wam tu po polsku, ale nie ma tego języka polskiego, nie można na becie wybrać. Także, no, nie odpalę wam. Ale ciekawe, ten druid, powiem wam, zaczyna mi się podobać. Oczywiście, jeżeli to będzie OP, no to źle, bo nie powinno być. Ale ten sam fakt, że to tak się dynamicznie w trakcie walki zmienia, samo z siebie. No to powiem wam, że ciekawe, jak to będzie się prezentować w praktyce. No i takie suche fakty, jeżeli chodzi o zmiany, nie? Co do jeszcze bety, to tak, było 500 slotów tylko, tam ktoś pisał chyba, że chujowo. Natomiast bardzo możliwe, że 500 slotów było dlatego, że po prostu łatwiej im będzie szczytać jakieś, nie wiem, dane walk czy coś takiego, jak tylko 500 osób będzie na serwerze. Jest skopiowana topka bodajże z serwera 59 polskiego, 59 międzynarodowego, sorry, żeby tutaj było z kim walczyć, są skopiowani gracze tak jakby. Beta będzie trwała chyba 4 dni, to już bodajże mówiłem. I co, no i jakieś tam wejściówki, nie ma Damlo, bo widzę, że jest na zielono cały czas. I jakieś tam wejściówki można było jeszcze chyba na streamie Shakesowym wygrać. I z tego co widziałem, twórcy też mieli swoje kody, żeby po prostu nie zużywać slotów dla normalnych ludzi. 4 koła grzybów jest na start, bo tego w sumie nie widzicie. 4 koła grzybów dostajemy na start po założeniu postaci. Mamy tak jakby surki z paczki, mamy 1500 klepsydr, no takie przygotowanie na te 4 dni testów, powiedzmy. No i wam mogę jeszcze walkę na bardzie pokazać, ale to mówię, tu się akurat nic nie zmieniło. Są nutki i tyle, nie? Ale i tak wydaje mi się, że grzybów powinno być więcej akurat. Skoro to będzie przez 4 dni, no mamy tutaj oczywiście eventy od startu, ale wydaje mi się, że powinno być więcej, żeby każdy na pewno wbił ten 200 przez te 4 dni, no i coś więcej powiedzmy potestował.
a nie taki bardziej early game. 4000. Chyba, że jeszcze dorzucą w kolejnych dniach, bo na poprzednich betach tak było, że potem dorzucali jeszcze. Lecimy w lochy, zobaczmy, jak się sprawuje nasz kolega. Teraz mamy maga. Ty, on nie może używać wcale pasywki na maga. A nie, może, dobra. Atak pikujący może być, tylko unikać pewnie nie może. O kurwa, ty. Ale go poskładał teraz. What a shit. Jakie dwa hity potężne. Fajne, fajne, podoba mi się. Oglądamy. To jest analiza walki. Okej. Zrobiliśmy unik, więc została wykonana transformacja w postać niedźwiedzia. Warto to odnotować. Teraz czekamy na cios krytyczny z naszej strony. Ale chyba się nie doczekamy. No nie doczekaliśmy się, to prawda. Ale nie trzeba go było. To też widziałem, że ludzie pisali, że mogliby zrobić coś takiego jak na speed serwerze, żeby wiecie, to wszystko było jeszcze bardziej przyspieszone, żeby można było szybciej progresować, żeby no na jakichś wyższych levelach to posprawdzać. Bo no różnie może być. Oj, niepotrzebnie przyspieszyłem, bo nie wiem co się dzieje. Bez kitu, teraz jak druida robi? A, to nie wiedziałem. Teraz jak druida przyspieszasz, to nie ogarniasz co się dzieje. Dobra, jest pikujący, jest drugi pikujący, okej. I trzeci. Ja jebie. Ty, to... To my tu musimy polegać chyba na tych pikujących atakach głównie, jak tak patrzę. Jak to w ogóle działa? Aha, szansa na kryta zwiększona bardziej. Czyli ten niedźwiedź jest bardzo słaby teraz, bo my mamy mało kryta tak jakby. Jak będziemy mieli już maksa, jak już będziemy mieli wyższy level, to będzie bardziej OP. Bez kitu. Ty, no ciekaw jestem tego druida w takim late game'ie większym. Bo na razie no to... Na razie to my tylko na tym ataku pikującym musimy polegać. Okej, okay. No teraz ten typ to nie ma szans z nami. Tak, po streamku do ciebie napiszę. Nie no, ale to była ta... O kurwa, ty. 7700 kryt. Piękna sprawa. A tego zrobimy? Może zrobimy. O kurwa, ile ataków pikujących. I teraz jeszcze niedźwiedź. No tylko właśnie, zobaczcie. Jak my wchodzimy w tego niedźwiedzia, to my kryta nie możemy sprzedać. I to jest największy problem. A dopóki nie sprzedamy kryta, to będziemy siedzieć w tym niedźwiedziu. No, w tym niedźwiedziu to my jesteśmy klocem jebanym. Tak na dobrą sprawę. I ataku pikującego nie... To lepiej, żeby on nie unikał, tylko te ataki pikujące nadupcał. Dobra. Dawaj mi to. No i teraz niedźwiedź jebany. Co tu się wydarzyło? 77 HP. Nie no, te ataki pikujące na early game są naprawdę OP. Na early game to się musisz modlić, żeby ci postać niedźwiedzia nie weszła. Bo jak ci wejdzie, to kaplica, ale jak ataki pikujące lecą, to coś pięknego. Jezu, jaki hit mocny.